Panie i panowie, czas rozpocząć bicie rekordu treningu bokserskich. Trening bokserski. Start! Rozgrzewecka, ręce wzdłuż tą zapiętami odłonie na zewnątrz. Z nami jest człowiek, który wraz z bratem mieliśmy w polskim boksie i mamy bliźniaków, którzy boksowali, ale oni są bez wątpienia najwięksi. Nie było w historii, wagowo też, ale nie było w historii naszego pięściarstwa braci tak utytułowanych jak Paweł i Grzegorz. Grzegorz jest z nami. Dobra, 204 wygrane walki według oficjalnych statystyk, 31 tylko przegranych, jedna walka zakończona remisem. 5 mistrzostw Polski, brązowy medal mistrzostw świata w Monachium w roku 82, brązowy w Moskwie, brązowy medal w Młody Marnie. Człowieku, na mistrzostwach ty wiesz, Europy. Jak się ciężko jest schabowego przez rurkę? Tak. Wiesz, jak się schabowego ciężko wiem, przez rurkę? Ale mam dobry blender. No to mów prawdę. Dobrze. 252 30 przegranych, jedna zremisowana. 219 wygranych. To jest... gdzie zgubiłeś 14? No więc może tak, jak podaje Wikipedia, szanowni państwo, nie znam człowieka. Nie wystraszy wilka lasem. Witam państwa serdecznie. Tłumy przyszły. Durkacz. No, mam cię na końcu oka. Witam państwa serdecznie. Te wtedy to cofnij, bo ciężko się złamanym nosem oddycha, naprawdę. Byś był złamany, będzie spokojnie. No, ale ja ci zmiażdżę. Dobrze, nie będę ryzykował, szanowni państwo. Oczywiście cofam wtedy cały czas piękny i młody. No, o! I tutaj można się dogadać zawsze. Można się dogadać. Tak jak dwoje inteligentnych ludzi. Co strach czyni z człowieka? Jak się ma siostrę bliźniaczkę, to takie są przejęzyczenia. Michał trenował u Pawła. A, ale Wikipedia też mówi, że ty trenowałeś. Nie ale człowieka. Już nie... bracia Skrzecz, będąc w wieku 18-19 lat, pamiętam jak zawsze chodzili, mieli bardzo długie czarne płaszcze, tak, długie do kolan. Odbijali się szankami, też bardzo długimi, czarnymi, i nas czarne kapelusze. A jak to się mówi, wąsiki czarne czupryny, mi się tak troszeczkę podobało. Więc jak mogliśmy ich nazwać, jak nie kominiarza? Ale było to słodkie, absolutnie było to słodkie i... No bo z Krzysiem ja się spotykam, no... regularnie, tak, bo jesteśmy razem w jednym... Nawet czasami mówisz, że nie możesz na niego już patrzeć, tak? Już tak, czasami mówię brzydnie. Ale Tomek, kiedy my się ostatni raz widzieliśmy? No z 15 lat temu, nie? No, podziękować Bogu i Tomek jest. A gdzie by był? W Stanach by siedział, a nie u nas. Po szkiełku, po skilenku, życzę wam przyjemnej zabawy. Szło będzie o 19. Ale teraz się chce pić. Trudno. Trenuje chłopak chyba na 3 czy 4 treningach był. Godzinę wczoraj, przez godzinę pokazywałem mu jeden moment. Kolega potwierdzi, że jedna ręka bije, druga kryje. I rzecz za żadne skarby. On nie potrafił zrobić, że jedna bije, druga kryje. Tylko jedna, druga, jedna, przez godzinę. A co się stało po tej godzinie? Zrozumiał w końcu? Czy ty zrezygnowałeś? Nie, ja po prostu powiedziałem, że jeszcze wiele treningów przed nami, może mu wbije do głowy. Dobra, ja patrzę,
precz. Odejdź. Ja nie będę przeszkadzał, nie będę podniosował, ale tutaj taką elokwencją mój przyjaciel Grzesiek Skrzecz, to jest dopiero artysta. Jak widzi mikrofon, to szaleje. On jest tak dobry przy mikrofonie. Był już? Tak, on ja straciłem, ja nie widziałem tego. Dostał propozycję bycia stand-uperem. A możecie zrobić jeszcze raz to samo specjalnie dla mnie, błagam się, kominiasz. Chodź ty do mnie, proszę cię. Nie, nie przychodź, proszę. Ja miałem oddychać tę słomkę. Kominiasz, proszę. Kocham cię za to, ale nie wiem. Nie wiem, nie proszę cię. Sieńku, proszę się. Przyjaciół to ja sobie sam wybieram. Ja wiem. I siebie wybrałem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. W sensie, to nie było w planie, to nie było reżyserowane. Przyjaciele z sali bokserskiej, wielkie, wielkie brawa. Panie Grzegorzu, proszę, naprawdę. Dokładnie, ja też wstałam, też bardzo chętnie. Ale za późno się podniosły i za późno, zdecydowanie za późno. Ale po tych wielu ciosach w tej głowie już niestety refleksy. On się boi. Tutaj pan Grzegorz ma takie uwagi dla trenerów. Założył jedną łapę, bo twierdzi, że jest jedna głowa, a nie dwie. A ile ty masz głów? Ale rogi masz dwa. Szanowni Państwo, pan Henryk jest z nami, ale ja widziałem, że jest na sali, jak to wczoraj pieszczotliwie przypomniał Krzysztof Kosendowski, jeden z dwóch kominiarzy. I tego jednego zapraszam tutaj na scenę. Poprowadził dzisiaj na otwarcie trening bicie rekordu. Krzysztof, chcesz? Sztos, chłopaki nie płaczą, poranek Toyota R800 kwadrat, Sztos 2, Miodowe lata, to są właśnie no, te takie te komedie, dzięki którym ludzie zapamiętują, bo nawet zdarza się, że gdzieś jestem, no, ostatnio na rynku Starego Miasta w lato siedzieliśmy, jedliśmy obiad z przyjaciółmi i przyjaciele, patrzę, śmieją się z czegoś. My z czego się śmiejecie? To coś śmiesznego się stało? On mówi, Grzegorz, odwróć się. Ja się odwracam, a pod fontanną, pod syrenką stoi tak ze 20 młodych takich chłopaków i za spokojny weekend, Władziu. Tak jest, dokładnie. Chłopaki nie płacą. Trzeba, no to trener umie się z nami pośmiać, umie, jest taka luźna atmosfera. Kiedy trzeba, no to się nawet z trenerem pokłócę, no bo też tego jednak jest... Nie dodałeś, że na okrągło się kłócę. Na okrągło, tak. Bądź skrupulatna. Kłócimy się, ale no to chyba jest normalne, to więź między trenerem a zawodnikiem to jest jednak bardzo taka ścisła więź, więc kłótnie to jest coś normalnego między nami. Ale... Przepraszam, że wejdę w słowo, ale ze skrajności w skrajność. Szykujemy się do mistrzostw młodzieżowych, no i bo oczywiście zostało wykrzyczane na sali, że trener nawet tarczy nie umie trzymać. Zdobyła mistrzostwo, najlepszy trener na świecie. Po nogach całowała. Nikola jest taka właśnie ze skrajności skrajność. Gratuluję jeszcze raz złotego medalu i proszę pozdrowić trenera. Pozdrawiam trenera Grzegorza Skrzecza, trener najlepszego trenera w Polsce. Ojca mojego sukcesu. Nigdy w życiu tak nie powiedziałam. Wytniemy to. Wytniemy to. To się wytnie. Dziękuję. Zjedz coś, dzieciaku. Dziękuję, trenerze. Nie, nie chcę. Życzę, żeby nie było kontuzji, żeby wszystko toczyło się tak, jak się powinno toczyć, a wszystko mają we swoich rękach, wszystko w swoich pięściach i całemu sportowi życzę wszystkiego najlepszego na święta rodzinne i na przyszły nowy rok, żeby było szczęście i żeby nie było kontuzji.